Dobrze Was widzieć, bracia i siostry. Tych, którzy na co dzień widuję, ale też i osoby, które chciały nas dzisiaj odwiedzić i z nami spędzić tę niedzielę przed południem. Bardzo się z tego cieszę, że mamy taką możliwość, aby wspólnie razem wyznawać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, uwielbić. My jako zbór rozpoczynamy poniekąd nowy okres, nowy etap w życiu i działalności Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie. Tak, to jest nowy okres. Od 2 tygodni w związku z tym noszę też w sercu taką wewnętrzną potrzebę, aby razem z Wami porozmawiać o naszym codziennym wyposażeniu do życia i służby Bogu. Ponieważ Biblia przyrównuje życie chrześcijanina do służby wojskowej, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali o stanie naszego ekwipunku i duchowego uzbrojenia. Byśmy tak spojrzeli dzisiaj, a może i następne niedziele, jak uda, właśnie na tę sprawę. I możemy się cieszyć myślą, że nie my sami musimy wymyślać to, jak mamy być wyposażeni i uzbrojeni, bo to Bóg się o to troszczy. Bo kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Jeżeli Bóg nas powołał, to daje nam też wszystko, co jest nam potrzebne. Jak mówi Słowo Boże, Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości, czyli Jezusa Chrystusa. I możemy zupełnie zaufać, że On jest zainteresowany tym, aby każdy z nas był należycie wyposażony do życia i do służby dla Pana. On niczego nie przegapił, On o niczym nie zapomniał. Rzecz w tym, żebyśmy my natomiast przyjęli na siebie to, co On właśnie nam przeznaczył, co nam daje. Bóg nas powołał, więc On określił zakres uzbrojenia wierzącego człowieka. I tylko właśnie wtedy, gdy my ubieramy się na co dzień w ten strój, który On nam dał, bierzemy ten oręż, który On nam wkłada do ręki, tylko wtedy rzeczywiście na co dzień możemy się czuć w pełni wyposażeni, uzbrojeni i całkiem bezpieczni. I Słowo Boże, które poprowadzi nas w tym rozważaniu, znajdujemy w liście do Efezjan, 6 rozdziale, od 11 wersetu do 17 czytamy z przekładu Biblii Warszawskiej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To słowo, które odczytaliśmy w sposób bardzo wyraźny, wzywa nas do ubrania odpowiedniego stroju i wzięcia do ręki tego, co jest potrzebne do walki. Dlaczego aż tak bardzo trzeba nam zadbać o to, żeby właśnie w tym stroju na co dzień chodzić? Ponieważ po pierwsze mamy przeciwko sobie realnych wrogów, ponieważ każdego dnia
istnieje realne zagrożenie dla naszego życia, dla naszego bezpieczeństwa. Słowo Boże mówi, że walczymy ze zwierzchnościami. Zwierzchności. To greckie archet znaczy władza, urząd, stanowisko, państwo, moce niebieskie. A więc widzicie, że kategoria sił, które stoją naprzeciwko nas, to jest poważna kategoria. To są zwierzchności, to są siły, które mają wpływ. Walczymy ze zwierzchnościami i z władzami, mówi Słowo Boże. Z nadziemskimi władzami, greckie exousia, możność, moc, potęga, siła, władza, zwierzchność. Czyli wróg jest poważny, widzicie to? Opisy tych sił są właśnie takie. Z zarządcami ogarniającej świat ciemności walczymy. I tu mamy greckie słowo, to kosmokrator, pan, rządca świata. To jest nasz wróg, to jest przeciwnik. I wreszcie walczymy z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Greckie poneria, to znaczy złośliwość, niegodziwość, łajdactwo. Takich mamy przeciwników. Chociaż Syn Boży okazał już tym potęgom miejsce w szeregu przez zbawczą śmierć na krzyżu, bo na tym krzyżu czytamy, rozbroił zwierzchności oraz władzę. Publicznie je obnażył i porób w triumfalnym pochodzie. To jednak Biblia nie radzi nam lekceważyć tego tymczasowego wroga. Biblia wzywa nas do tego, żebyśmy się strzegli, żebyśmy uważali, żebyśmy mieli się na baczności. Dlatego bardzo trzeba nam zadbać o należyty ubiór i uzbrojenie. Właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym pomyśleli, żebyśmy przestali w sposób taki lekkomyślny podchodzić do tego zagadnienia, ponieważ wielu ludzi wierzących poległo już, bo właśnie nie byli czujni, bo właśnie zaniedbali sprawę zbroi Bożej na co dzień. Dlatego polegli. Mamy w Biblii taki obraz Ezawa, który jako syn jednego z patriarchów narodu izraelskiego miał wielkie dziedzictwo, miał przed sobą wspaniałą przyszłość, ale przyszedł wróg i zaatakował. I on się nie potrafił przeciwstawić. I czytamy, że za jeden posiłek oddał prawa swego pierwolnictwa. Za jeden posiłek. Nie był czujny, nie strzegł się, nie pomyślał. Zapomniał wziąć któregoś z tych elementów zbroi i gdy został skuszony, atakowany, uległ. I dzisiaj zbyt często się to zdarza, że ktoś porzuca służbę Bogu, umiłowawszy świat doczesny. Ktoś inny zatrzymuje się w duchowym rozwoju i nie osiąga celu. Bóg miał dla niego wspaniały cel, ma wciąż ten cel, ale ten człowiek się zatrzymał, już dalej nie idzie, już dalej nie wzrasta. Zatrzymał się. Ktoś dla chwilowej przyjemności zdradza małżonka. Zbyt często się to zdarza. Gdy ktoś z miłości do pieniędzy zaniedbuje swoje życie duchowe, przestaje pielęgnować relacje z Bogiem. Ktoś z poczuciem wyższości gardzi zborem, za który Pan Jezus oddał przecież swoje życie. Zbyt często takie rzeczy się dzieją. Niekompletność duchowej zbroi sprawia, że złe moce i zwierzchności, o których dzisiaj tutaj czytamy, mają łatwy dostęp.
i skutecznie mogą nas zaatakować. Dlaczego bardzo trzeba nam zadbać o należyty ubiór i uzbrojenie? Ponieważ tylko należycie wyposażeni, uzbrojeni, jesteśmy w stanie stawić czoła wrogowi. Tylko wtedy możemy mu się przeciwstawić. Bo chociaż żyjemy w ciele, czytamy w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Właśnie dlatego tak ważne, żebyśmy mieli tę broń w zasięgu ręki. Właśnie dlatego mamy apostolskie wezwanie do należytego uzbrojenia. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Trzeba nam ubrać całą zbroję Bożą. Ona jest tutaj opisana, te podstawowe elementy codziennego wyposażenia chrześcijanina, żeby był w stanie się bronić i należycie działać. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Hej, żołnierze, słyszycie, co tu jest napisane? Co to za żołnierz, co rusza i zapomniał karabinu, zapomniał plecaka z całym wyposażeniem, zapomniał pasa i po prostu od tak. To mówimy, to nie jest żaden żołnierz, tylko łajza. Nie powinien nosić dystynkcji, jeżeli w taki sposób wyrusza. I co to za chrześcijanin, który budzi się rano, zrywa się, zapomniał się pomodlić, zapomniał wziąć Słowa Bożego, nakarmić duszę, zapomniał o tym, kim jest naprawdę i rusza, i jedzie na skrzyżowanie. Już widać, że zapomniał, kim jest. Już tam, jak wszedł do pracy, jest jakieś nieporozumienie. Już zapomniał, że kim jest. Już i poraniony wieczorem wraca. Rozbity wraca, nie może się pozbierać, nie odzywa się do swoich najbliższych. Co to za żołnierz, który przychodzi w niedzielę na nabożeństwo i musi się dopiero jakoś zbierać i tak się nie może pozbierać po tym, co przeżyło w piątek wieczorem, jak spędził sobotę, jak noc przeżył z soboty na niedzielę. Jeszcze mu te filmy buzują w głowie. Jeszcze tam, co to za żołnierz? Dlatego trzeba o tym pomyśleć i się wziąć w garść, przyjaciele. Zbór nasz wchodzi w nowy okres. Już nie będziemy się kręcać budową. Że mamy budowę teraz, to taka taryfa ulgowa dla duchowego życia, bo mamy budowę. I aniołowie nas chronili przez ten czas, bo wszystko było, że budowa, że nie ma czasu na Biblię, na modlitwę, na rozmowę, na składanie świadectwa. Po prostu się budowa. Ale koniec, nie ma już teraz budowy. Jeszcze niektórzy będą mogli mieli jakieś wymówki, że jeszcze muszą pokończyć różne roboty tutaj. Ale tak naprawdę żołnierze Chrystusa na Olszynce mają przed sobą teraz nowy okres. Pan chce, żebyśmy z tych koszar wychodzili należycie wyposażeni i uzbrojeni. Żebyśmy stawiali czoła przeciwnikowi. Żebyśmy potrafili wyjść z potyczek zwycięsko. Byśmy umieli radzić sobie z podstępami diabła. Bo właśnie on będzie nas atakował. Bo jemu się to nie podoba, że zbór tutaj na tej ziemi pełni wolę Bożą, zdobywa duszę dla Chrystusa, stawia mu opór,
sprzeciwia się pokuszeniu, jemu się to bardzo nie podoba i będzie nas atakował. I dlatego zrobimy taki przegląd naszego uzbrojenia. Sprawdzimy, jak to jest z nami. I dzisiaj zaczniemy od pasa prawdy. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, czytamy w nowym przekładzie. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Pas to jest symbol siły i gotowości. Tak on wyglądał w przypadku rzymskich żołnierzy w czasach, gdy apostoł Paweł pisał te słowa. Gdy jest to wezwanie o ubraniu pasa prawdy na biodrach, to się nam też to kojarzy z takim ważnym obowiązkiem Izraelitów, którzy spożywali wieczerzę paschalną i mieli wyjść tej nocy z Egiptu. I Pismo mówi, że oni wtedy mieli koniecznie być przepasani. Biodra ich miały być przepasane. Pan Jezus później też, gdy zwracał się do swoich uczniów, to o dziwo w Ewangelii Łukasza 12:35 mówił im, że niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Znaczy, że macie mieć tę gotowość, bo pas jest właśnie symbolem gotowości, siły i gotowości. Biblia Ewangeliczna mówi, zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. I nie chodzi tutaj tak jak w samolocie mam, zapnijcie pasy albo w samochodzie. Że chodzi o to, żeby usiąść, rozsiąść się, zapiąć pasy, rozsiąść się i w ogóle już nic nie musisz robić, tylko zapiąć pasy. Tutaj chodzi o to, żeby zapiąć pasy do gotowości, do pójścia, do działania, żeby wróg widział, że my jesteśmy gotowi, nie jesteśmy tacy rozmemłani, nie jesteśmy tacy rozbici, tacy niepozbierani, tacy, że można nas łatwo zaatakować. Tylko jesteśmy w gotowości. W gotowości. Dlaczego opasanie się pasem prawdy jest tak ważne? Myśleliście kiedyś o tym? Po pierwsze, właśnie dlatego, że życie w prawdzie, bo przecież nie chodzi o fizyczne pasy, chyba tutaj nie trzeba tego mówić, tylko chodzi o życie w prawdzie. Życie w prawdzie daje nam stałą gotowość do działań ofensywnych i obronnych. Dlatego, że żyjemy w prawdzie, gdy chodzimy w prawdzie, gdy żyjemy w prawdzie, gdy codziennie jesteśmy przepasani tym pasem prawdy, w każdej chwili jesteśmy gotowi do stawienia czoła naszym przeciwnikom. Bo przecież wiemy z praktyki życia, że w każdej chwili możemy być zaskoczeni nieoczekiwanym zwrotem akcji. Coś się nagle zmienia. I jeżeli mamy na sobie ten pas prawdy, jeżeli żyjemy w prawdzie, to się nie boimy takich chwil. Weźmy prostą ilustrację. Otóż w swoim otoczeniu ukrywasz swoją przynależność do Kościoła, do Pana Jezusa. No i oto mamy taką sytuację, że ktoś obok naśmiewa się i mówi o zborze nieprawdziwe rzeczy. Czy w tej sytuacji staniesz w obronie dobrego imienia swojego zboru? Jesteś w trudnej sytuacji, ponieważ ukrywasz swoją przynależność. Ludzie nie znają prawdy o tobie. Albo któregoś dnia słyszysz, że jeden z twoich znajomych dostał na mieście zaproszenie i wybiera się do twojego zboru na nabożeństwo. I co w tej sytuacji? Czy z radością mu zakomunikujesz, że się tam spotkacie, super, czy może tej niedzieli sam nie pójdziesz do kościoła? No bo ukrywasz swoją przynależność do zboru. Albo taka sytuacja. Zapadła decyzja, że na początku lipca nasz zbór zorganizuje ewangelizację w twojej wiosce. Cieszysz się i staniesz ramię w ramię z braćmi i siostrami, którzy przyjadą do twojej wioski i będziesz nawet jeszcze chciał, żeby koło twojej chałupy namiot rozbić? Czy może raczej zaplanujesz sobie urlop w tym czasie i pojedziesz gdzieś daleko? Inna ilustracja. Od dłuższego czasu uchybiasz normom etycznym albo moralnym w swoim życiu. Ludzie tego nie wiedzą. I oto nagle wyszło na jaw, że jedna z sióstr w zborze
od miesiąca bez ślubu zamieszkała z niewierzącym facetem pod jednym dachem. Czy masz moralne prawo pójść i ją napomnieć w imieniu Pańskim, jak sam uchybiasz tym normom? I ludzie o tym nie wiedzą. Ale ty wiesz, nie żyjesz w prawdzie, nie chodzisz w prawdzie. Albo na przykład na widok zbliżającego się gościa do waszego domu poprosiłeś dzieci, aby powiedziały, że nie ma ciebie w domu. Jak potem możesz oczekiwać od twoich dzieci, żeby mówiły ci prawdę? To sytuacja niejasna, dwuznaczna. Dlaczego tak bardzo jest ważne, żebyśmy byli opasani pasem prawdy każdego dnia? Ponieważ bracia i siostry mają prawo wiedzieć, z kim mają do czynienia. My wszyscy tutaj, w tym gronie, mamy prawo wiedzieć o sobie, jacy jesteśmy naprawdę. Dlatego trzeba, żebyśmy każdego dnia zakładali ten pas prawdy, żeby było wiadomo. Słyszałem kiedyś taką sytuację z południa Polski, że kaznodzieja zaczął nadużywać alkoholu i ukrywał się z tym przed innymi braćmi. I któregoś dnia niespodziewanie kilku z nich przyjechało do nich, do domu, żeby razem z nim porozmawiać. I ten człowiek zamknął się w ubikacji i zaczął udawać jakieś straszne tarapaty żołądkowe. Poprosił żonę, żeby powiedziała tym braciom, że on po prostu nie jest w stanie wyjść z ubikacji. Tak go tam czyści, że nie może wyjść z ubikacji. Biedacy. Ale oni nie wiedzieli, z kim w rzeczywistości mają do czynienia, bo ten człowiek nie żył w prawdzie, nie chodził w prawdzie. Żyjąc w prawdzie, zawsze mówimy o sobie tak, jak jest. Czasem lepiej, żeby ludzie o nas pomyśleli sobie, no nie jest on taki wcale, jak byśmy chcieli, żeby był, ale żeby to była prawda, niż żeby myśleli o nas, że my jesteśmy nie wiadomo kim, jacy duchowi i wspaniali, podczas gdy prawda o nas jest całkiem inna. Nie wolno nam, bracia i siostry, innych łudzić, innych zwodzić swoją postawą, swoją pozą. Lepiej dla nich i dla nas, żeby wiedzieli, jaka jest prawda. Żebyśmy zakładali zawsze ten pas prawdy. Trzeba nam zakładać ten pas prawdy każdego dnia, ponieważ codzienne życie w prawdzie uwalnia nas od wielu obaw, że ujawni się nagle coś kompromitującego dla nas. Gdy chodzimy w prawdzie, to się nie boimy czegoś takiego. Nie musimy się tego obawiać. W każdej chwili możemy stanąć oko w oko z każdym człowiekiem. Nie boimy się żadnych pytań. Nie boimy się pytania, a co dzisiaj w nocy robiłeś? Bo jeśli spałem i chodzę w pasie prawdy, to mówię, spałem i się wcale tego nie wstydzę. Ale jeśli robiłem coś wątpliwego, złego, to się boję, żeby mi nie zadali takich pytań. A żeby mi nie zadali pytań, to najlepiej z nimi nie mieć bliższej relacji. Po prostu tylko baj, miło cię widzieć, hej, i to wszystko. Bo gdy wdajesz się w rozmowę, to może spaść pytanie. Trudne pytanie, jeśli nie chodzisz w prawdzie. Każde pytanie nie budzi żadnych obaw, jeśli żyjesz w prawdzie, jeśli nosisz ten pas prawdy. Nie musimy się zastanawiać, budząc się rano, którą maskę ubrać. Jak się dzisiaj przedstawić swojemu otoczeniu? Ponieważ zawsze zakładamy pas prawdy i ludzie widzą, jacy jesteśmy. Jeśli mamy zły dzień, to nie udajemy, że jest super po amerykańsku. Nie udajemy biednego. Jak nie mamy długów i dzięki Bogu mamy chleb codzienny, to nie udajemy biednego, żeby się nad nami litowali i żeby nam pomagali. Nie stwarzamy różnych pozorów, bo chodzimy w prawdzie. Słowo Boże mówi: ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Jana 3, 20, 21.
Proste. Są ludzie, którzy nie lubią światła, bo wiedzą, że w świetle źle wyglądają. Wolą półmrok. Nazywają to klimacik taki. Wolą klimat taki. Ale ten, kto jest wewnętrznie zintegrowany, nie prowadzi podwójnego życia, nie boi się światła, jest gotów, żeby wszystko było jasne. Mogą za nim chodzić z kamerą krok w krok i go nagrywać i się nie denerwuje, bo chodzi w światłości, bo założył pas prawdy i nie ma niczego do ukrycia. Dlaczego nam trzeba zakładać pas prawdy każdego dnia? Ano dlatego, że mówiąc prawdę, pomagamy naszym bliźnim w pełnieniu woli Bożej, zabezpieczamy ich też przed jakimiś przykrościami i niepowodzeniami. Weźmy prostą ilustrację. Mamy słabiutki głos na przykład i łatwo fałszujemy, a ktoś mówi nam, że pięknie śpiewamy. Nie mówi nam prawdy, ale chce być dla nas miły i mówi, że pięknie śpiewasz, naprawdę pięknie śpiewasz. Utwierdzeni przez kogoś bliskiego ze zboru, utwierdzeni w takim przekonaniu, postanawiamy wystąpić w The Voice of CCNZ podczas najbliższego wieczoru pieśni. I co? Skompromitowani będziemy wdzięczni tej osobie, że nam tak mówiła, że pięknie śpiewamy? Nie, wolelibyśmy, żeby taka osoba, żeby brat lub siostra powiedziała nam prawdę. Prawdę. Dobrze, że chcesz śpiewać dla Pana, ale lepiej śpiewaj razem z innymi. Naprawdę dobrze jest śpiewać razem dla Pana. I to nas zabezpiecza. Gdy ludzie mówią nam prawdę, to nas zabezpiecza przed wieloma niepowodzeniami. To nas nakierowuje w tę stronę, którym Bóg nas obdarował, której Bóg chce nas używać, bo to wtedy jest jaśniejsze dla nas. Dlatego odrzućcie kłamstwo. List do Efezjan 4:25. I mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Jeśli czujemy tę jedność, to jest oczywiste, że nie będziemy posyłać sobie sprzecznych sygnałów. Jeżeli moja lewa ręka jakoś nie domaga, to nie posyła sygnału do mózgu, że jest wszystko ok. To ja od razu to wiem, że jest coś nie tak. Jeżeli gdzieś mnie tam zakłuje, to od razu mam sygnał, że tam się dzieje coś złego. I nie wolno się faszerować jakimiś środkami, takimi, wiecie, że nie wiesz naprawdę, czy cię boli, czy cię nie boli. Nic nie boli. Są takie społeczności i nie daj Boże, żeby nasza taka była, że my sobie tak strzykniemy w niedzielę takiego spida, takiego głupiego Jasia, przepraszam Janie, że sobie tak po prostu poczujemy się dobrze, wszyscy jest super i super. Gdy jest coś źle, to jest źle i mówmy prawdę sobie, zakładajmy pas prawdy każdego. To nie jest zadanie tylko dla niektórych, że mają chodzić w pasie prawdy. To jest dla wszystkich wierzących. Opasanie się pasem prawdy jest bardzo ważne także z uwagi na błogosławieństwo Boże w życiu. Bóg, gdy widzi, że nie chodzimy w prawdzie, nie może nas błogosławić. Jego sprawiedliwość nie pozwala błogosławić takich ludzi, którzy żyją w zakłamaniu, którzy się charakteryzują, udają kogoś innego. Pismo mówi, że Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Jeśli widzi człowieka chodzącego, żyjącego w prawdzie, to go wspiera. Tylko zintegrowany wewnętrznie człowiek, czyli taki na zewnątrz, jak i wewnątrz, taki wewnątrz, jak i na zewnątrz, tylko taki człowiek jest wspierany przez Boga. Możemy to wnioskować po stosunku Pana Jezusa do faryzeuszy na przykład. Faryzeusze to byli ludzie, którzy udawali pobożnych na zewnątrz i w modlitwach, i w postach, i w jałmużnach odgrywali pewną rolę, a w środku byli inni. Byli
nieczyści, byli grzeszni, ale na zewnątrz przybierali pozór pobożności. I co Pan Jezus? Błogosławił ich? Błogosławieni jesteście, faryzeusze, uczeni w piśmie? Jak mówili o nich? Biada wam, faryzeusze i uczeni w piśmie, obłudnicy. Stąd też, gdy Pan Jezus wybrał 12 i zaczął się nimi zajmować, bardzo podkreślał to, jak ważne jest chodzenie w prawdzie. I gdy modlił się, to modlił się również o uczniów następującymi słowami. Poświęć ich do życia w prawdzie. Poświęć ich do życia w prawdzie. Czyli niech się oddzielą, bo w poświęceniu jest ta idea oddzielenia się od tego, co pospolite. Ten świat żyje w kłamstwie. Ten świat się nie przejmuje prawdą. Ten świat nie lubi prawdy. Ten świat woli być okłamywany. Wzajemnie się okłamują. Wzajemnie się czarują. Wzajemnie sobie mówią różne miłe rzeczy, a w środku są całkiem inni. My, uczniowie Jezusa, mamy się oddzielić, być poświęceni do życia w prawdzie. Każdego dnia rano zakładam pas prawdy. Mam być gotowy. Mam wydawać świadectwo prawdziwe. Nie przynieśćmy Panu Jezusowi przez to, że nagle się okaże, że nie jestem taki, jaki mówiłem, że jestem, albo jak ludzie myśleli, że jestem. Jest takie świadectwo w trzecim liście Jana o Gajuszu. I chciałbym, żeby je przywołać teraz, bo to jest piękne świadectwo, warte wspomnienia. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo ucieszyły mnie świadectwa braci na Twój temat. I tutaj każdy sobie wpisuje siebie. Przybywają oni od Ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje Twym postępowaniem, a nic nie daje mi więcej radości niż to, że moje dzieci tak żyją. Jakie świadectwo wydaliby o nas ludzie, którzy by z nami spędzili tydzień, miesiąc, żyjąc z nami dzień w dzień, jadąc z nami do pracy, obserwując nas w różnych sytuacjach, w domu, w podróży, w wolnym czasie, jakie świadectwo by o nas wydali, gdyby widzieli, jak żyjemy na co dzień i przychodzimy sobie tutaj i w środę, i w niedzielę, jak robimy te nasze pobożne miny, jak wznosimy ręce, jak śpiewamy piękne pieśni, a potem by nas widzieli w poniedziałek i we wtorek i w piątek wieczorem. Jakie świadectwo by o nas wydali? Potwierdziliby, że żyjemy w prawdzie, że nosimy pas prawdy, że prawda kieruje naszym postępowaniem. Czy by powiedzieli, przedtem, dopóki go bliżej nie znałem, nie spędziłem z nim tego czasu, to miałem o nim dobre myśli, dobrze się prezentował, dobrze wyglądała, jak najbardziej. Ale teraz, jak się przyjrzałem, to czar opadł. To już tak nie wygląda. Bracia i siostry, w zakłamanym świecie często kłamliwie oskarżani o różne rzeczy, manipulowani i zwodzeni różnymi kłamstwami, koniecznie zakładajmy każdego dnia pas prawdy. To jest nasze bezpieczeństwo. To jest nasza gwarancja. To jest poczucie pewności. To wolność od obaw, że coś nas zaskoczy, że ktoś postawi przed nami trudne pytanie, że ktoś nas zawstydzi. Codziennie zakładajmy pas prawdy. Chcę przez te rozważania w imię Pańskie pobudzić nas do refleksji nad stanem naszej zbroi duchowej. Żebyśmy poważnie do tej sprawy podeszli. Bo przecież istnieje ścisły związek pomiędzy licznymi porażkami a zaniedbaniami w przywdziewaniu tej zbroi. Słowo Boże na to wyraźnie wskazuje. I to, że w różnych sprawach nam się nie udaje, nie udało, to nie dlatego, że Bóg nie miał mocy.
a dlatego, że my nie ubraliśmy na siebie tego, co On daje, co wyposaża wierzącego, żeby mógł skutecznie żyć i się bronić. Ileż to razy staliśmy się łatwym celem dla przeciwnika tylko dlatego, że nasze uzbrojenie było niekompletne. Dlaczego akurat takie właśnie uzbrojenie? Jeszcze raz pozwólmy, niech Słowo Boże przemówi. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z postępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko ciału i krwi. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Czy te wytyczne, natchnione wskazówki Słowa Bożego dotyczące duchowej zbroi mają kapitalne znaczenie. To nie jest jakaś uwaga na marginesie, żeby ładniej wyglądać może, albo groźniej, albo coś tam. To jest coś, co decyduje o tym, jak wygląda nasze codzienne życie. Kto się dostosuje do tych wskazówek, ten jest w stanie przetrwać każdy atak. Może się ostać na stanowisku, które mu wyznaczył Pan. Dlatego właśnie trzeba nam codziennie dbać o to. I dzisiaj mówimy o zakładaniu pasa prawdy. O opasywaniu się tym pasem prawdy. Mam więc, zanim się będziemy modlić, propozycję. Propozycję chrześcijańskiego zobowiązania. Żebyśmy je zrobili przed Bogiem dzisiaj. Brzmi ono mniej więcej tak. Ponieważ mam przeciwko sobie realnych wrogów. Bo mam. Bo Słowo Boże o tym mówi. Ponieważ wielu wspaniałych chrześcijan poległo z ich ręki. A poległo. I prawie każdy z nas zna takie osoby, że były, że służyły Bogu, ale poległy. Bo się dały podejść przeciwnikowi, bo przeciwnik ich zwiódł, zaatakował, powalił. Ponieważ tylko należyte, wskazane w Piśmie Świętym uzbrojenie pozwala mi skutecznie stawić czoła siłom ciemności. Ponieważ tylko należyte, wskazane w Piśmie Świętym uzbrojenie pozwala mi wykonać wolę Bożą. Przez lata wytrwać i zachować wiarę aż do końca. Dlatego zobowiązuję się, że codziennie będę zakładać pas prawdy. Jesteśmy gotowi powiedzieć amen na to zobowiązanie. Postańmy, bracia i siostry. Postańmy do modlitwy z tym postanowieniem, że wezwani przez Słowo Boże będziemy codziennie zakładać pas prawdy. Żyć w prawdzie, chodzić w prawdzie. Módlmy się. Kto chciałby to powiedzieć głośno? Kto chciałby dać świadectwo swoimi ustami, krótką modlitwą, że nie chce lekceważyć dłużej sprawy zbroi Bożej, że chce się należycie ubierać, wyposażać w to, co Bóg przeznaczył do wyposażenia wierzącego człowieka. Niech się pomodli. Zapraszam.